Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii symulowanej kariery. No i będzie to kariera w stylu drogi do sławy, czyli co sezon albo co dwa sezony będziemy zmieniać klub. No i postaramy się zdobyć jak najwięcej trofeów. Jak widzicie, zdecydowałem się na start wybrać Wisłę Kraków, no bo jest to klub z Małopolski, czyli z mojego regionu. No dodatkowo jest to klub, który lubię, a niestety ostatnio mają oni problemy finansowe oraz sportowe i niestety spadają z ligi, więc w kolejnej FIFA niestety nie będziemy mieli okazji zagrać tym zespołem. Więc zdecydowałem się na ten zespół. No i okej, mamy tutaj oczywiście trening na początek jeszcze. Przejdziemy sobie do zespołu, chociaż zanim przejdziemy do zespołu, możemy jeszcze przejść do raportu scouta o juniorach, bo już sobie to przejrzałem na początku. No i jak widzicie, mamy kilku ciekawych, utalentowanych zawodników. Między innymi jest tutaj Sebastian Nowak, który wygląda naprawdę świetnie. 66 punktów oceny na start, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Dosyć wysoki ofensywny pomocnik, no i bardzo wysoki potencjał. No i on praktycznie może skoczyć od razu do wyjściowego składu. Ale ogólnie myślę, że chyba sobie wszystkich tych juniorów podpiszę. Ten bramkarz też wygląda bardzo ciekawie, bardzo wysoki potencjał. Też całkiem spoko ocena ogólna na start. Tutaj też taki kolejny Eśpo, środkowy napastnik, lewy pomocnik, więc myślę, że chyba sobie po kolei podpiszemy tych juniorów. Ogólnie w tej, na początku tej kariery w Wiśle będę chciał mocno postawić na rozwój młodzieży, no bo nie mamy zbyt dużego budżetu. No więc początkowo będę chciał wzmacniać skład juniorami. No i też w przyszłości oczywiście będę mógł z nich korzystać w innych klubach. Jak ci zawodnicy się rozwiną, to będę mógł ich ściągać do innych klubów, więc po kolei przenosimy tych zawodników. Tych z mniejszym potencjałem też możemy przenieść, no bo i tak jak na warunki ekstraklasy są to całkiem nieźli juniorzy. Więc przenosimy sobie. A, ten zawodnik jest za młody, więc on musi niestety poczekać, bo ma 15 lat, ale okej, sobie poczeka trochę. No i później go przeniesiemy do podstawowego zespołu. No więc czterech młodych zawodników już wzmocniło nasz zespół. Możemy sobie zrobić szybką symulację treningu. I oczywiście jeśli chodzi o menadżera, który będzie bohaterem naszej kariery, no to jest to Maestro Kimbapé. No i zdecydowałem się zrobić takiego dosyć śmiesznego menadżera. Widzicie go tutaj po prawej stronie. Ok, mamy informację od naszego kapitana. No więc możemy tutaj jakoś też zmotywować do osiągania sukcesów. Razem wiele zdziałamy. No i mamy też informację, że Ferreira jest zadowolony, że został przeniesiony. Ok, możemy mu dać tą odpowiedź. No i ustawimy sobie teraz podstawowy skład. I zaraz jeszcze wyślemy skauta, żeby nam wyszukiwał nowe talenty. Myślę, że zmienię formację chyba na 4-2-3-1 wąsko. Jest to jedna z moich ulubionych formacji w tej FIFA. No i okej, jeśli chodzi o napad, to tu raczej może być Ondraszek. Jeszcze jest też Kliment jako rezerwowy napastnik. Na prawej pomocy może być Tsitaishvili. Jest to zawodnik wypożyczony z Dynama Kijów. Też całkiem niezły skrzydłowy. Jest jeszcze Kuba Błaszczykowski jako zmiennik dla niego. Na SPO myślę, że możemy nawet tego Nowaka postawić, bo wygląda on bardzo fajnie. Myślę, że będzie mógł się ładnie rozwinąć przez ten sezon. Zobaczmy, no wytrzymałość mogłaby być trochę lepsza, ale będziemy rotować. Na lewej pomocy myślę, że tutaj zagra sobie Savić. Chociaż jest też Hugi. Zobaczmy, który z nich jest młodszy. No Hugi jest trochę młodszy. Ale myślę, że tutaj też będę raczej rotował na tej lewej stronie. W pomocy jest Poletanović. Jeszcze jest też Kuwelić. Plewka jest też. Mamy Fazalgicia. Ok, zobaczmy, jak wyglądają ci zawodnicy. No podobny wiek. Więc tutaj raczej też będę rotował. Może tutaj Kuwelić może być w podstawowym składzie. Ok, to jest Gruszkowski na prawej stronie. Jest jeszcze Shot. Na środku obrony w sumie to możemy wstawić Urygę, bo ma trochę wyższy overall, jest też Sadlock. Ale tu myślę, że może zagrać sobie Uryga. Chociaż ten kolej jest dosyć młody, więc może zostawmy tego koleja. Myślę, że ten zawodnik ze Szwecji może się fajnie rozwinąć. A czy to na pewno też będzie rotacja oczywiście. To jest Frydrych jeszcze, czyli nasz kapitan. No i jest jeszcze Hanouszek na lewej obronie, jest też Ring. Sadlock też może zagrać na tej pozycji. Na bramce jest Kieszek, jeszcze jest też młody Biegański, 62 punkty oceny ogólnej oraz ten Ferreira, którego podpisaliśmy. Jeszcze sobie ustawimy oczywiście ławkę rezerwowych. To jest ten Szukow, jest Starzyński, ale myślę, że tutaj damy sobie może Klimenta jako rezerwowego napastnika, jest też Muński. No ten zawodnik też wygląda całkiem nieźle, 20 lat. Też powoli będzie mógł wskakiwać do wyjściowego składu. Może na razie zostawmy go w rezerwach. Tutaj na ławce może niech będzie też Shota, Sadlock. Ok, Klimat to sobie tutaj damy, jest też z Hukow.
No właśnie, może zostawmy taką ławkę rezerwową, chociaż zobaczmy jeszcze na wiek tych zawodników. Ewentualnie bramkarza wymienimy, bo i tak bramkarz rzadko wchodzi z ławki. I tu może niech wejdzie sobie ten Muński albo Starzyński. Chyba, że zobaczmy jeszcze na jakiegoś juniora, ale myślę, że raczej Muński tu może skoczyć, albo Jakub Błaszczykowski, w sumie jego możemy dać na ławkę rezerwowych. Ok, na razie możemy zostawić taki skład. Oczywiście zapisujemy zmiany, no i przejdziemy teraz do drużyny juniorskiej oraz do scoutingu. Jak widzicie, no nasz budżet nie jest zbyt wysoki, no bo Wisła ma problemy finansowe. I dlatego będę chciał wzmacniać nasz zespół przy pomocy juniorów. Nawet całkiem nie ze scout 3 na 4. Rozpocznijmy scouting, no i wybierzmy oczywiście Polskę. Mogą być 3 miesiące, zobaczymy kogo nam tutaj pokaże ten scout. Później możemy go wysłać do innych krajów. Ok, mamy informację o rozpoczętym scoutingu. No i ok, przechodzimy już do pierwszego spotkania. Jest to mecz w ramach turnieju przedsezonowego. On ma ofertę transferu za Nowaka. Ciekawe, podpisaliśmy go i od razu przychodzi warta 3 miliony euro. On ma wartość 3 miliony 400, ale nie będę chciał sprzedawać tego zawodnika. No bo myślę, że on może być kluczową postacią w naszym zespole. No i zdecydowałem, że aby ta kariera szła szybciej, to mecze ze słabszymi zespołami będę raczej symulował przy użyciu szybkiej symulacji. No a jeśli chodzi o ciekawsze mecze, no to te mecze będziemy symulować przy użyciu tej zwykłej symulacji. Będę oczywiście je komentował. No to zobaczmy, tutaj sugerują nam zmianę kapitana. Według nich to Błaszczykowski powinien dostać opaskę, tylko że on jest na ławce rezerwowych. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że Błaszczykowski zagra na lewej pomocy albo na prawej pomocy i zmienimy go z Citaliszwilim. Chociaż na lewej pomocy też może być, zobaczmy, może takie coś zrobimy, ok. Ten Citaliszwili może być tutaj na lewej pomocy, a na prawej stronie niech będzie Błaszczykowski i dostanie on opaskę kapitana. Oj, na razie myślę, że może być taki skład, później będziemy oczywiście rotować tym zespołem. No i przejdźmy już do tego meczu, raczej skorzystamy tutaj z szybkiej symulacji, no bo jest to turniej przedsezonowy. Więc wybieramy szybką symulację i zobaczmy na rezultat. I wygrywamy 2 do 1, więc bardzo ładny wynik. O, Nowak chyba strzelał karnego, albo nie trafił. Chyba tak, wydaje mi się, że to był rzut karny, bo tak jest oznaczony rzut karny, ale ogólnie 2 bramki zdobył w debiucie nasz młody, utalentowany, ofensywny pomocnik, więc brawa dla tego zawodnika. No a mógł mieć hat-tricka, gdyby trafił tego karnego. Ale i tak na pewno należą mu się pochwały i w przyszłości może być on wielką gwiazdą. No i wychodzimy na prowadzenie, ale przed nami mecz z Zurychem, który zajmuje drugie miejsce w naszej grupie. Nie jest to już trochę lepszy zespół, zobaczmy. Mam informację, że możemy dokonać 7 zmian w tych meczach. Ok, jest raport skauta, bo tu wysłałem, żeby zobaczyć tego zawodnika, jak wygląda. On jest bez klubu. Ale myślę, że chyba raczej nie jest on nam potrzebny, bo w środku pomocy mamy kilku innych zawodników. Wolałbym, żeby to był ktoś młodszy. Jest oferta za Plewkę. No ale to nasz młody defensywny pomocnik, więc tego nie będę chciał sprzedawać. Więc na razie możemy odrzucić tą ofertę. No i przejdziemy do meczu z Zurychem. Raczej ten turniej przedsezonowy przesymulujemy przy użyciu szybkiej symulacji, tylko zrobimy jakieś zmiany w zespole. Bo widzę, że niektórzy zawodnicy są trochę zmęczeni, więc tu możemy postawić na Plewkę. Tutaj zamiast Koleja myślę, że może zagrać Uryga oraz Sadlock też myślę, że mógłby znaleźć miejsce w podstawowym składzie. Zamiast Ondraszka może niech Kliment zagra. I na razie to raczej będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. No więc przejdziemy już do szybkiej symulacji. Zobaczmy na rezultat tego spotkania. I mamy remis, więc myślę, że całkiem ok. I kolejna bramka Nowaka, więc na razie świetnie się spisuje w tym turnieju przedsezonowym. No i zobaczymy, jak będzie się spisywał w Ekstraklasie.
przed nami mecz z Viking FK. No i jeśli wygramy ten mecz, no to mamy awans z grupy i dostaniemy też nagrodę finansową, która pozwoli nam na wzmocnienia. Mamy też informację o prowadzeniu kadry, że możemy zająć się prowadzeniem kadry. No na razie raczej nie będę się tym zajmował, ale w przyszłości możemy objąć jakąś reprezentację. No zobaczmy też na jakieś ciekawe transfery w ostatnim czasie. Neves przychodzi do PSG. Wan-Bissaka widziałem, że do Barcelony, Kostić do Atletico, Williams do Spurs. Okej, przed nami mecz z Viking FK. Zobaczmy na jakieś zmiany w zespole, bo niektórzy zawodnicy są trochę zmęczeni. Myślę, że tutaj Błaszczykowski może odpocząć, zagra na jego miejscu może Hugi. Tu możemy ich z Tito i Filim zamienić miejscami. Może zamiast Gruszkowskiego ktoś inny, może Szot niech zagra. No i możemy przejść już do szybkiej symulacji tego spotkania. No i zobaczmy, czy udało się wygrać. Okej, wygrywamy 2-1, więc całkiem ładny rezultat. Gio zdobywa bramkę oraz Nowak kolejne trafienie. No naprawdę świetny turniej w wykonaniu tego młodego zawodnika. No nie ma co się dziwić, że przeciąga już zainteresowanie innych zespołów. No i mamy półfinał. Zmierzymy się z Servette. No i mamy też nagrodę z turnieju. 450 tysięcy euro. No na pewno przyda się na inwestowanie w młodych zawodników. No Nowak prowadzi z 4 bramkami. Okej, Avia przychodzi do Manchester City. No a my przechodzimy już do meczu półfinałowego. Tu raczej wystawię najmocniejszy skład, chociaż widzę, że Błaszczykowski jest dość mocno zmęczony, więc tu musimy wymienić trochę linię pomocy. Więc tu myślę, że może zagrać sobie Savić. Jeden Citaishvili jest trochę zmęczona. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakiś rezerwowy skrzydłowy. No jest ten Cisse, ale nie jest on zbyt wysoko oceniony, ale jest Muiński, więc może ten zawodnik sobie zagra na lewej pomocy. Tego Citaishvili'ego możemy dać na ławkę rezerwowych. No i to raczej będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Okej, więc przechodzimy już do tego meczu, wybieramy sobie oczywiście szybką symulację. No i zobaczmy na rezultat tego spotkania. Mamy 2-2 i niestety przegrywamy 3-4 w rzutach karnych. Zobaczmy, kto zdobył bramkę. Ondraszek trafił do siatki. I Nowak oczywiście zdobył kolejne trafienie. No więc jest to jego 5. bramka w tym turnieju. No i ten zawodnik na pewno zasługuje na duże pochwały po tym turnieju przedsezonowym. No i myślę, że można nam sporo pomóc w nadchodzącym sezonie. Otrzymujemy jeszcze 650 tysięcy euro jako nagrodę. No i powoli zaczynamy przygotowanie do sezonu. Ewentualnie możemy sprawdzić zawodników, którzy są bez klubu, żeby ich podpisać, albo ewentualnie jakiegoś tańszego zawodnika. Zobaczmy na nasz budżet po tych wzmocnieniach. No mamy prawie 3 miliony euro. No ale nie jest to zbyt dużo. A też chciałbym się skupić na tym rozwoju młodzieży, więc może na razie nie będziemy nikogo kupować. Ogólnie skład mamy w miarę solidny, więc tutaj na razie nie musimy się skupić aż tak mocno na transferach. Okej, mamy ofertę za Nowaka, więc widać, że jego świetne występy przyciągnęły zainteresowanie. Ale jest to chyba klub z Ligi Tureckiej, więc odrzucamy tę ofertę. No na pewno nie chcę sprzedawać tego zawodnika od razu, bo chciałbym go rozwinąć. No i ewentualnie mógłbym go ściągnąć do innego klubu. Okej, mamy informację o najciekawszych obrońcach, no i są to zawodnicy z Manchester City. A my mamy ofertę za Starzyńskiego. Jest oferta z Bayeru Leverkusen, więc dostrzegli oni potencjał w tym zawodniku, ale ja go też nie chcę sprzedawać na razie. Jest to 17-letni młody skrzydłowy, więc na razie odrzucę tą ofertę. I tak w tym klubie raczej siedziałby on na ławce rezerwowych, więc lepiej, żeby grał u nas i się rozwijał. Okej, Paul Pogba przychodzi do FC Barcelony, więc ciekawe wzmocnienie ekipy z Hiszpanii. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś inne ciekawe transfery. Grimaldo przechodzi do Napoli i Spinazzola do Realu Madryt. No a my już zbliżamy się powoli do meczu z Zagłębiem Lubin.
Okej, mamy informację od Gruszkowskiego. No jednak nie był to zbyt dobry turniej przedsezonowy w jego wykonaniu. Ale widać, że chce on zagrać, więc zobaczymy, jaką odpowiedź mu damy. Może dajmy mu odpowiedź, że ma mocnych rywali. Geirink też chciałby zagrać. Może dajmy mu odpowiedź, że rozważa jego prośbę. Chociaż w podstawowym składzie jest Honouszek, więc tutaj jeszcze zastanowimy się nad tą pozycją. No i mamy witam pierwszą państwa konferencję prasową. Możemy już zaczynać przedmeczową konferencję. Okej, możemy dać odpowiedź, że mam wiarę w drużynę. Teraz następne pytanie. Czy klub może uniknąć do tabeli? Możemy dać odpowiedź, że z tymi ludźmi damy radę. No, mamy kilku ciekawych piłkarzy, jest Błaszczykowski. Jest tutaj chwili też czy młody Nowak, który naprawdę świetnie się spisuje. Czy przed zamknięciem okienka ruszy się na zakupy? Możemy dać nam odpowiedź. Jednak ja chciałbym wzmacniać zespół juniorami ze szkół, dobrze, żeby ich rozwijać. Dziękujemy za pytania. No i przed nami mecz z Zagłębiem, chociaż tutaj raczej skorzystam z szybkiej symulacji. Ewentualnie zobaczmy, jakie mecze nas czekają. Czy będzie jakiś ciekawszy mecz. Okej, jest mecz z Brugbetem. I tutaj z Rakowem. Ewentualnie z Rakowem moglibyśmy przesymulować się w całości. A tu jeszcze zobaczymy, może skorzystamy sobie z szybkiej symulacji w tych spotkaniach. Ewentualnie możemy pierwszą połowę przesymulować, a później już pominiemy resztę. No bo jest to tak właściwie pierwszy mecz w sezonie, więc tu możemy pierwszą połowę skorzystać ze zwykłej symulacji. Przy okazji też będziemy mogli zrobić zmiany w połowie. Okej, to się zastanawia nad tym Plewką, czego nie wstawić. Jest on młodszy, więc możemy dać szansę Polakowi w podstawowym składzie. Chociaż jest jeszcze Schukow, który też wygląda całkiem nieźle, tylko on jest chyba bardziej ofensywnym pomocnikiem. Więc na razie możemy stawić to tak jak jest, bo tutaj mamy dwóch defensywnych pomocników. No chociaż ten Ring jest na ławce w rezerwach, więc możemy go dać na ławkę rezerwowych w to miejsce. No i przechodzimy już do symulacji tego spotkania. Ok, mamy skład naszych rywali, jest Hładun, Chodyna, Kopacz, Chancellor, Balic, Żubrowski, Szysz, Starzyński, Ściekić, Żywiec, Doleżal. Ok, zaczęli piłkarze Zagłębia. No i zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. Liczę na jakiś ładny rezultat na samym początku ligi. Ok, na razie mamy stratę piłki, no i teraz w posiadaniu piłkarza Zagłębia mamy akcję po skrzydle. Teraz zagranie w pole karne, uderzenie i niestety przegrywamy już w 10 minucie. No nie wygląda to dobrze, ale może uda się odrobić te straty i zdobyć bramkę. Jest Ondraszek. Teraz ładne rozegranie, Ondraszek w pole karnym. Uderzenie i niestety nie ma bramki, to Nowak jest z 19, no i myślę, że może mieć ten numer. Na razie mamy rozegranie piłki w środku pola po stronie Zagłębia. Zagranie do środka pola. Teraz piłka rywali w polu karnym. No i mamy uderzenie, będzie rzut rożny. Zobaczmy to środkowanie, uderzenie na bramkę. No i jeszcze zrobiło się groźnie, ale udało się wybić piłkę. Zobaczmy, nadal piłkarze rywali naciskają, ale teraz Kieszek łapie piłkę. No i mamy zagranie do Nowaka, ten niestety stracił piłkę. I mamy dalej akcję piłkarzy Zagłębia. No, na razie to oni dominują w tym spotkaniu. No i mamy w rezultacie drugą bramkę. Żubrowski zdobywa gola. No i zobaczymy, czy w drugiej połowie uda się to odrobić. No niestety teraz mamy stratę piłki. No i jest kolejna akcja naszych rywali. Jest ośrodkowanie piłki w pole karne, ale na szczęście obrońcy wybili, ale teraz niecelne podanie. No i kolejna strata może zaowocować stratą następnej bramki.
Ale teraz ładnie obrona interweniowała, chociaż kolejne niecelne podanie. No tu jest bardzo dużo niedokładności, jeśli chodzi o podania. No już powoli pierwsza połowa zbliża się do końca. Ok, jest dośrodkowanie piłki, ale teraz ładnie obrońca wybił futbolówkę. No i możemy wyprowadzić jakąś akcję ofensywną, ale znowu niecelne podanie i mamy kolejną akcję piłkarzy Zagłębia. Zobaczmy jeszcze ostatnią akcję tego spotkania, uderzenie, no i niestety to jest 3 do 0, więc praktycznie to już raczej będzie porażka, no chyba że coś uda się odrobić w drugiej połowie. Możemy sobie zrobić zmiany. Ten Ring chciał zagrać, więc możemy tu wystawić tego zawodnika, to jest zawodnik ze Szwecji. Możemy ewentualnie tego z Hukowa wpuścić do środka pola. Tu musimy mu zmienić pozycję na SP. No i raczej to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany raczej. Ok, możemy przejść do wyniku. I zobaczmy, udało się zdobyć bramkę honorową i Nowak zaliczył trafienie. Nie był to zbyt dobry start sezonu dla naszego zespołu, ale za chwilę czeka nas mecz z Termaliką, więc liczę, że w tym meczu uda się zdobyć 3 punkty. Ok, Ring jest zadowolony, że zagrał. Możemy dać odpowiedź, że jest to poprawić. No i ok, przechodzimy już do meczu z Termaliką. Ok, McTominay przychodzi do Evertonu, więc ciekawy transfer. Zobaczmy jeszcze na jakieś transfery. Gakpo przychodzi do Interu, więc też ciekawy transfer młodego Holendra. No i to tyle, jeśli chodzi o takie ciekawsze transfery. Ok, Borussia Mönchengladbach kupuje Ricardo Horte. No a my przechodzimy już do meczu z Brookbetem. Tu wystawiamy najmocniejszy możliwy skład, niestety Błaszczykowskiemu już chyba zaczyna spadać ocena ogólna. Ok, możemy przejść do zarządzania zespołem. No i tu może postawmy na tego Plewkę znowu. No i zobaczmy, czy tutaj wystąpi shot. Może spróbujemy tego shota wystawić. No i w środku może ewentualnie Sadlock, może trochę tutaj pozmieniajmy obronę. No i przechodzimy do tego meczu, tu raczej zrobimy sobie szybką symulację i przejdźmy do wyniku. Zobaczmy jaki rezultat. Niestety przegrywam aż 3 do teraz z Brookbetem, więc nie wygląda to zbyt dobrze. No, możemy zrobić wywiad pomeczowy. Więc skorzystajmy z tego, może uda się trochę podnieść morale naszego zespołu. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. Okej, co poszło dziś nie tak? Dodajmy, że nie graliśmy zgodnie z ustaleniami. Spróbujmy trochę podnieść morale. Okej, Nowak nie spełnił oczekiwań i nie zrobił wiele, by pomóc drużynie. Może dajmy chwytać okazję. No i tak bym stawiał do tego zawodnika, no bo jestem bardzo utalentowany i myślę, że jak złapi formę taką, jak miał na turnieju przedsezonowym, to może naprawdę bardzo fajnie się spisywać. Okej, to było nie tak. Dajmy, że byli lepsi, no bo jednak porażka czy do tera, no na pewno jest porażka czy do poprawy. Ok, mamy raport o juniorach. A to jest junior w szkółce, którego jeszcze nie możemy podpisać. Ale zaraz powinien być raport skauta, który powinien nam przedstawić listę talentów, które znalazł w Polsce. O, mamy comiesięczny raport zwiadowczy i zobaczmy, czy znajdą się jakieś ciekawe perełki. Okej, ten zawodnik wygląda ciekawie, Woźniak. Dosyć wysoka wartość, też bardzo wysoki potencjał. Tych raczej nie będę podpisywał, bo mają oni mniejszy potencjał, więc ich na razie sobie zostawimy, ale ciekawe, że tylko 3 zawodników nam się pojawiło.
Serbii mamy ofertę transferową, ale tego piłkarza też nie chcę sprzedawać, bo jest to nasz defensywny pomocnik. No więc odrzucamy tę ofertę. No i przechodzimy dalej. No na razie nie wygląda to dobrze. Po dwóch rozegranych meczach mamy 0 punktów, chociaż nie tylko my. Górnik Zabrze, Wisła Płocka oraz Śląsk Wrocław również nie zdobyli ani jednego punktu w tych dwóch spotkaniach. Chociaż my z tym meczem z Cervaniką powinniśmy zdobyć chociaż jeden punkt. Ok, Giovanni Di Lorenzo przychodzi do PSG. No i zobaczmy, Tielemans przychodzi do Liverpoolu za prawie 70 milionów, Belotti do Athletic Bilbao. No i Jimenez do Walencji, Imaz przychodzi też do Portugalii. No my mamy mecz z Rakowem, no i ten mecz chyba sobie jeszcze dzisiaj przesymulujemy, no a reszta meczów będzie w kolejnym odcinku. Mamy 4 miliony euro w budżecie transferowym. No więc zobaczymy, może ewentualnie jakieś transfery byśmy zrobili. Na pewno by się przydał jakiś lepszy obrońca, więc może poza odcinkiem rozejrzę się za jakimiś zawodnikami, których moglibyśmy sprowadzić. Ewentualnie znajdę jeszcze jednego skauta i zatrudnię drugiego skauta do poszukiwania talentów. Możemy zobaczyć nawet, ile kosztowałoby zatrudnienie kolejnego skauta. Zobaczymy też, jacy będą do wyboru. Okej, tu prawie 2 miliony, tu prawie 3. No to byłoby większość naszego budżetu. Chociaż tu już ciekawy skaut, 4 na 5. Na razie może jeszcze poczekam, bo zobaczę, czy będę chciał sprowadzić jakiegoś zawodnika, czy może ewentualnie znajdziemy jakiegoś lepszego skauta, żeby wyszukiwał nam kolejne talenty. Jeszcze możemy tego juniora zobaczyć, jak wygląda, czy będziemy mogli go podpisać. Jest to lewa obrońca i ma 15 lat, więc jeszcze my nie możemy go podpisać, ale wygląda fajnie. 4 na 4 gwiazdki, dosyć wysoki potencjał. No więc na razie musimy poczekać z podpisywaniem tych juniorów. No i my przechodzimy jeszcze do meczu z Rakowem. No i zobaczymy, może tutaj uda się zrobić niespodziankę i wygrać z faworytem. Jeśli chodzi o zespół, to raczej wystawię taki skład. Raczej chyba bez zmian. No więc przechodzimy już do symulacji. Wybieramy sobie szybką symulację. No i zobaczmy na rezultat tego spotkania. Niestety kolejna porażka, 3-1, Gruszkowski, czerwona kartka. Zobaczmy, kto zdobył bramkę. Kuwelić zdobył bramkę. No ale Kraków w tym meczu był faworytem. Chociaż początek nie jest zbyt dobry, liczę, że później uda się trochę odkuć i zdobyć trochę więcej punktów. Bo też Błaszczykowski tutaj przyszedł z informacją, że nie idzie zbyt dobrze. Ok, dajmy odpowiedź, że przyjrzyjmy się temu. Mamy też informację o zawieszeniu zawodnika. Możemy jeszcze tutaj parę dni przesymulować. No i będziemy kończyć, a resztę pewnie meczów już przesymulujemy sobie w kolejnych odcinkach. Mamy też jeszcze informacje o ofercie dla naszego zawodnika, ale oczywiście odrzucam tą ofertę, no bo jest to piłkarz, który przyda nam się do rotacji w składzie. A jeszcze możemy sobie przejrzeć na cele, bo mimo tylu porażek mamy dosyć wysoką ocenę, chociaż mieliśmy dobry turniej przedsezonowy. Rozumiem, że się da, nie mamy ściągnąć dwóch juniorów i dać im zagrać w następnym sezonie w 50% meczów. Okej, więc tutaj ten nasz Nowak, myślę, że może tutaj się może nam pomóc osiągnąć ten cel. Mamy ekspozycję marki średniej, wymagamy uzyskania 200 meczów z co najmniej jedną strzeloną bramką w tym sezonie. Mamy 22 mecze z 20. Okej, sukces międzynarodowy, brak celów, no bo oczywiście nie gramy w pucharach. Okej, chcą, żebyśmy zakończyli sezon w środku tabeli. Puchar Kraju 1/8 finału. No i chciałbym, żeby w ciągu dwóch sezonów zakończyć sezon w górze tabeli. No, mamy finanse też, jest to dosyć wysoki priorytet. Okej, więc na razie tutaj w miarę tutaj powoli zaczynamy spełniać te cele. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.